Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest radny Wiesław Wędzonka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie radny, jak długo będziemy musieli poczekać na rozpoczęcie budowy wiaduktu wzdłuż ulicy Żeromskiego? Krajowa Izba Odwoławcza dopatrzyła się nieprawidłowości przy rozstrzygnięciu pierwszego przetargu i unieważniła wybór wykonawcy. Władze miasta zapewniają, że nowego wykonawcę powinniśmy poznać w przeciągu 3 tygodni. Za 3 tygodnie poznamy nowego wykonawcę i prace ruszą z kopyta wreszcie? Ściśle to ten drugi wykonawca miał określony termin do uzupełnienia wszystkich dokumentów, to jest po pierwsze. Po drugie... I wiemy, że uzupełnił. Wiemy, że uzupełnił. Drugie, MZDiK musi dokonać ponownej oceny tej dokumentacji. I po trzecie, trzeba zgodnie z przepisami odczekać, jeśli dobrze pamiętam, 2 tygodnie, czy nikt nie zakwestionuje tego wyboru. Jeżeli tak się stanie, no to w ciągu 3 tygodni powinniśmy mieć zatwierdzoną ofertę, no i dokonany faktycznie wybór oferenta, firmy, która będzie budowała ten wiadukt. No tak, ale to jest najbardziej realny scenariusz? Jest realny scenariusz, choć musimy wziąć również pod uwagę nasze otoczenie, a otoczenie dla firm budowlanych wszelkiego rodzaju jest bardzo, ale to bardzo ograniczone, bo przecież wszyscy wiemy, że pieniądze unijne nie wpłynęły do Polski, nie wpłynęły do samorządu, więc ilość i wielkość inwestycji samorządowych jest bardzo, ale to bardzo ograniczona i taki rarytasik w wysokości 100, jak dobrze pamiętam, 170 milionów, jest to naprawdę możliwość dla każdej z firmy przeczekania tego kryzysu, a ten kryzys jest przed nami. Już się zaczął w budowlance, ale przed wszystkimi firmami tej branży na pewno Czyli będzie co? W najbliższym okresie. Spodziewa się pan walki firm, które można będą się spodziewać, odwoływały? Można się spodziewać, że jakaś firma się odwoła i znowu będzie ten czas przedłużony, a pamiętajmy, że udział w tym przetargu wzięło, jak statystyki mówią, 10 firm, więc ten czas może być różny. No tak, choć trzeba ale to być jest optymistą. Ciekawe, ale trzeba być optymistą. Firm, a na przetarg żadna. Na ulicę Warszawską żadna. Gdzie tak się zdarza. Tak się zdarza. Natomiast zadania są również znacząco różniące się, choć to są drogówki. Tutaj jest bardzo skonsolidowane w jednym miejscu praca, natomiast ulica Warszawska to jest od odcinka ronda tak zwanego warszawskiego aż do Wielogóry, czyli do granic miasta. I też czas bardzo, ale to bardzo krótki. I oczywiście różne możliwości. Tu jest mówię o ulicy Warszawskiej, zaprojektuj i wybuduj. Więc to też są pewnego rodzaju trudności dla firmy, która musi zdobyć wszelkie pozwolenia, co w dzisiejszych czasach może nie być łatwe, a na pewno jest czasochłonne. Panie radny, im bliżej startu portu lotniczego Warszawa-Radom, tym więcej głosów sceptycznych co do tego, czy i w jakim stopniu wpłynie on na rozwój naszego miasta. Ten hura optymizm, który obserwowaliśmy w momencie ogłoszenia decyzji o budowie nowego lotniska w Radomiu, gdzieś opadł. Panie radny, dlaczego? Port lotniczy Warszawa-Radom nie będzie oknem na świat dla Radomia, takim game changerem dla lokalnej gospodarki? Nie zgadzam się z panem, że nie będzie. To jest moje pytanie. To nie jest prawda, że nie będzie. Natomiast w tym biznesie należy być cierpliwy. Cierpliwość polega na tym, że ten biznes i rozruch lotniska wcale nie oznacza, że ono będzie przynosiło efekty, zarabiało natychmiast w okresie pół roku, roku, dwóch. Ja szacuję według mojego doświadczenia z lotnictwem, myślę, że możemy mówić w około granicach 5 lat pierwsze efekty, które będą nam mówiły o tym, czy dobrze zainwestowane są pieniądze. Ale to musi być, że tak powiem, spółka w interesie. Spółka w interesie, po pierwsze, żeby lotnisko rozwijało się i przybywały nowe linie lotnicze, choć fajnie, że jest chociaż jedna
a miało być znacząco więcej i przecież w tej szafie tam miało być wiele firm tak zwanych tanich linii lotniczych. Póki co nie ma żadnej, no ale jest jedna państwowa, nasza firma. Są, jak dobrze pamiętam, sześć firm turoperatorów, którzy chcą z tego lotniska latać, to też jest bardzo dobrze. I miejmy nadzieję, że przynajmniej po rozruchu do końca roku, nie wiem, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy uda nam się przewieźć pasażerów. Mhm. Myślę, że jest realna szansa w granicach 200 tysięcy pasażerów przewieźć. To już by był bardzo dobry start. Natomiast na efekty w granicach miliona, półtora miliona, by ten port lotniczy zaczął nie przynosić strat, tak można powiedzieć, no to myślę, że efekty co najmniej 5 lat. Mhm. Co najmniej 5 lat. Przez 5 lat kto będzie ponosił koszty? Kto będzie płacił? Właścicielem są porty lotnicze i one będą ponosić podstawowe koszty związane z działalnością portu lotniczego, więc ze wszystkimi służbami włącznie, czyli wszystkimi służbami obsługujących to lotnisko. Nie jest też i tak, że to lotnisko startuje w możliwie najtrudniejszym momencie, czy patrząc z perspektywy ostatnich lat już może gospodarczo. Nie, już chyba nie w możliwie trudniejszym, bo dla rynku to lotnisko startowało 2 lata temu, to akurat wystartowałoby w pandemii i to byłby naprawdę trudny czas. Mm-hmm. Natomiast pandemia jako taka, przynajmniej w Polsce już nie istnieje i na świecie też widać, że powoli rynek lotniczy wraca do rozmiarów przed pandemii. No tak. Natomiast to jest nowy kierunek, to jest nowe lotnisko i musi się nieco pobić o to, żeby ją na mapie połączeń lotniczych to lotnisko zostało zauważone. Ale też nie ma zainteresowania potencjalnych inwestorów inwestowaniem wokół radomskiego lotniska. To na to też należy poczekać. To nie jest tak, że budujemy lotnisko i wszyscy się cieszą i wszyscy chcą tutaj od razu robić interesy. Chciałbym tylko przypomnieć, że za czasów jeszcze tego starego lotniska, kiedy właścicielem była gmina, inwestorzy się już pojawili. I to bardzo poważni inwestorzy, gdzie chcieli budować pewne biznesy na całą Europę. Chociażby i pojawili malarnia, się już po starcie lotniska. Chociażby malarnia dla samolotów na całą Europę, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czy teraz się pojawili? Tego nie wiem. Tak, tamto lotnisko po starcie lotniska. Kiedy już lotnisko zaczęło latać, kiedy te pierwsze tysiące pasażerów zostały przewiezione. Ten czas jest potrzebny. To jest nie rok, nie dwa, to jest kilka lat potrzebne, by lotnisko zaczęło normalnie funkcjonować. I wtedy też się pojawią pewnie stałe bazy różnych firm i pojawią się pewnie inwestorzy, którzy w branży lotniczej i około lotniczej będą chcieli zainwestować. Mhm. Jak również sądzę, że dyrekcja czy zarząd portów lotniczych powinien się zainteresować i promować również cargo. To w takim razie, jeśli nie lotnisko będzie takim game changerem dla Radomia, albo nie w 100%, nie zgadzamy się, o właśnie. Bo pewnie nie rozwiąże wszystkich problemów miasta, to może status miasta wojewódzkiego. Słowa europosła Adama Bielana wypowiedziane w naszym programie o tym, że dobrym momentem, by do wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego doszło, będą przyszłoroczne wybory samorządowe, wywołały gorącą dyskusję. Panie radny, o tym, jak ważne dla rozwoju Radomia byłoby odzyskanie statusu miasta wojewódzkiego, mówią praktycznie wszyscy politycy goszczący tu w programie Kontrast. Dyskusja na temat statusu miasta wojewódzkiego dla Radomia zamieniła się w niekończącą się opowieść. Czy kiedyś możemy spodziewać się jej szczęśliwego finału? Po pierwsze, to jest znak, że zbliżają się wybory. I dlatego polityk PiSu znowu zawraca radomianom głowę tym, że będzie województwo radomskie, staropolskie, wszystko jedno, jak go nazwiemy, ze stolicą w Radomiu. Już obiecywali, podobno już nawet były odpowiednie rozporządzenia. Jeden z posłów tylko nie chciał pokazać gotowych uchwał, ustaw i tak dalej. No, przeszły wybory, szczęśliwie 4 lata i mamy następny rozdział z tego samego tematu. Bardzo chciałbym. Pamiętam w 98 roku byłem zwolennikiem tego, by zaprosić ówczesnego prezydenta do Radomia i stworzyć
i mieliśmy takie szanse stworzyć województwo radomskie. Niestety ówczesne władze tego nie zrobiły, wręcz były obrażone na ówczesnego prezydenta, natomiast tuż obok, za granicą naszego miasta, Kielce zaprosiły, prezydent pojechał i ogłosił, że takie województwo powstanie, bo przypominam, wtedy również kieleckiego województwa miało nie być. Podobnie jak naszego. Dokładnie. I również podział miał wyglądać nieco inaczej. Były oczywiście różne warianty, ale miały być 20, tak jest, 23 mogło być województw i my mogliśmy być jednym z tych województw. W związku z powyższym nasze miasto by miało zupełnie inny statut, nie powiatowy, wojewódzki, a zatem wojewoda, marszałek i wszystkie te źródła finansowania, które były przynależnym właśnie takiemu rozwojowi administracyjnemu województwa radomskiego, czy miasto jako stolica tego województwa. No to pytanie wtedy zasadnicze. Wtedy zawalono, czy w tej chwili i w jakim czasie się właśnie, to uda czy ta zrobić. Rzeczywistość, szara rzeczywistość powiatu Radomia zmieni się. Cieszyłbym się bardzo, gdyby to było na poważnie, natomiast podejrzewam, że to jest znowu nie na poważnie, tylko po to, żeby namieszać, byle zdobyć parę głosów więcej, by znowu udało się umanić ileś tam osób. Nie tędy droga. Niech pokażą wszystkie te właśnie ustawy, uchwały, które są gotowe i tylko wstawić do Sejmu i przegłosować. To oczywiście również inne procesy przy tym będą związane, ale powiedzmy te podstawowe niech będą. No chyba, że znowu przyjdzie pan taki czy inny poseł i pokaże teczkę i powie tak, tu jest wszystko, ale wam nie pokażę, na jakim to jest etapie. A zatem, panie radny, jeśli jestem nie całym sercem. Prawo i Sprawiedliwość, to kto? Myślę, że będzie taki czas, o którym będziemy mogli wrócić do tego tematu i sposób jeszcze w tym na poważny, myślę, że tak, i myślę, że sposób bardzo poważny do tego podejść, tak jak w sposób bardzo poważny swego czasu udało się wydzielić Warszawę i wydzielić pozostałe województwo w sposób statystyczny, co też dla miasta Radomia jako takiego przyniosło konkretne korzyści. Panie radny, z ulic naszego miasta zmieniamy temat. Znikają stacje, gdzie kilka lat temu można było wypożyczyć rowery. Projekt Rower Miejski cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomia. W ostatnim sezonie funkcjonowania rowery wypożyczono ponad 80 tysięcy razy. Czy to oznacza definitywny koniec projektu Rower Miejski w Radomiu? Na to wygląda. Kiedy umowa się skończyła, te stacje rowerowe, które były zamontowane na ulicach Radomia, są demontowane. Rozumiem, że umowa dalej nie będzie funkcjonowała. W związku z powyższym również rower miejski w takim wydaniu jak do tej pory również nie będzie funkcjonował. Ale również trzeba powiedzieć, że ten rower miejski gminę miasta Radomia kosztował duże pieniądze, a te pieniądze w tej chwili są potrzebne chociażby na podstawowe rzeczy, jak remonty ulic. Dziś nie stać nas na rower miejski? Moim zdaniem na pewno nie. Mm-hmm. A zatem hulajnoga. I to jest bardzo dobre przedsięwzięcie. Z tego co wiem, jest to zupełnie prywatna firma, prywatnie, bez zaangażowania środków miejskich. Najlepsze z możliwych rozwiązań. I jeżeli przynosi jeszcze zyski tej firmie, tylko pochwalić. Mm-hmm. Choć hulajnoga to raczej przynajmniej w naszym społeczeństwie dla ludzi młodych, jeszcze takich starszych panów jak ja, raczej dziwny widok by był, gdyby jechał hulajnogą. Jeździłem na takiej osobistej hulajnodze, nie mojej, ale wnuczki, ale jeździłem. Dało się. Dało się. Dało się i bardzo przyjemne. To było dobre rozwiązanie. Bardzo przyjemne. Jeśli nie rower, to hulajnoga? Też by pan polecał wszystkim? Jako... Jeżeli ktoś jest na tyle odważny, młodzież na pewno, bardzo, bardzo proszę, to jest fantastyczna sprawa, tak poruszać się bezszelestnie na takiej hulajnodze. Mm-hmm. Przypominają się lata dzieciństwa. A zatem warto spróbować. Radny Wiesław Wędzonka, Koalicja Obywatelska, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie radny. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.